Sytuacja taka polityczna i społeczna, szczególnie u nas w Polsce, jest teraz taka dosyć trudna. Jednym grupom są odbierane pewne prawa, inne grupy są w ogóle całkowicie wykluczane. Czy ty, żyjąc w Czechach, czujesz jakiś taki, nie wiem, większy dystans, może spokój przez te dzielące nas kilometry? Czy ciebie to też jakoś dotyka? Staram się śledzić wiadomości, aczkolwiek nie aż tak często, bo też trochę poluzowałam z tym, bo to była depresja przez rok, śledzenie jakichkolwiek wiadomości. Czasami się nie dzieje wesoło, no to oczywiście, że mnie to rusza i dotyczy, i staram się też czasami zabrać głos, czasami jakimś gestem wesprzeć albo pokazać swoje zdanie, bo myślę, że to jest w sumie uczciwe dla moich słuchaczy. Ja mam takie podejście, że człowiek, który słucha mojej muzyki, nie musi mnie śledzić, może tylko słuchać, ale może też śledzić mnie jako, powiedzmy, osobowość. I gdzieś tam może mieć prawo poznać mnie bardziej, bo może mam jakieś poglądy, które jemu są nieprzyjemne, nie do zaakceptowania, i nie chcę słuchać kogoś takiego, kto jest mu obcy. Z drugiej strony muzyka ma łączyć, tak? Nie ma jakby... Już tyle rzeczy nas dzieli, że może po co polaryzować dalej, tak? Więc jakby ja rozumiem jakiekolwiek podejście. Milczące też i występowanie wszędzie wtedy? Jeżeli ktoś z tym jest okej i tak ma i czuje, że powinien milczeć, okej, ale jeżeli... bo na przykład się nie interesuje w ogóle takimi sprawami, ale o ile jest w gronie swoich przyjaciół, pluje, jest mu ciężko, a publicznie nic, bo jest dobrze dla mojej forsy or whatever, dla mojej popularności czy tam aureoli nad głową, to mi to jest jakby sprzeczne. No, więc jeżeli mocno go to nurtuje w życiu prywatnym i nie zgadza się z tym, no to gdzieś tam ja czuję, że pierwszym warunkiem do bycia artystą jest autentyczność. To jeżeli jesteś inny w domu, a inny na scenie, to gdzieś tam mi to się trochę rozbiega. No. Ale właśnie. Jakby naprawdę rozumiem też, przepraszam, tak cały czas gmatwam, ale jakby rozumiem, że każdy ma inaczej. Ja też w niektórych rzeczach nie chcę zabierać głosu, bo na przykład miałam taki Hot 16 Challenge, gdzie też pojechałam i tak powiedziałam... Wyłapali jedno zdanie. Tak, ale powiedziałam gdzieś tam swoje zdanie na różne tematy, ale jestem osobą, uwaga, która nie żyje w Polsce, która nie ma prawa głosowania w wyborach, więc też jakby no nie mam prawa jakoś tam pluć na niektóre rzeczy, na które nie mam na nich wpływu. Pluję na nie w Czechach, kiedy mi się nie podobają, bo tam mogę chodzić do wyborów. Więc ja nie mam prawa wyboru w Polsce, dlatego w niektórych kwestiach publicznie czuję się nieodpowiedzialna, żeby zabierać głos. Ale czasami tak mnie nurtuje, że potrzebuję, można powiedzieć. Rozmawiała z nami 100% autentyczność, także śledźcie Ewy i osobowość, i muzykę, bo właśnie do sieci trafił nowy singiel Ciało. Dziękuję, do zobaczenia.